Cześć, witajcie w nowym filmie. Królestwo zwierząt jest niezwykle zróżnicowane, a szacuje się, że naszą planetę zamieszkuje 8,7 miliona gatunków. Wśród tych milionów gatunków istnieje niezliczona ilość tych, które można uznać za przyjazne. Podczas gdy niektóre zwierzęta mogą być bojaźliwe lub zdystansowane wobec ludzi ze względu na swoje instynkty lub doświadczenia z przeszłości, istnieją inne, które wykazują znajomość w tworzeniu więzi i pokojowej interakcji z ludźmi. Dziś przedstawimy 20 najbardziej przyjaznych zwierząt na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Co wiesz o lamach? Oprócz tego, że potrafią pluć. Kiedy lamy plują, jest to zazwyczaj zachowanie obronne. Używają go tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub wściekłe, ponieważ w rzeczywistości masz do czynienia z jednym z najłagodniejszych stworzeń w historii. Lamy to przyjazne zwierzęta, znane ze swojej towarzyskiej i spokojnej natury. Instynktownie są zwierzętami stadnymi i lubią przebywać z innymi lamami i ludźmi. Lamy są również dość zabawne, co czyni je wspaniałymi zwierzętami do towarzystwa. Uwielbiają biegać i skakać, zwłaszcza ze swoimi ludzkimi towarzyszami. Zwierzęta te są również świetnymi zwierzętami terapeutycznymi, ze względu na ich uspokajającą obecność, która może pomóc zmniejszyć stres i niepokój. Są inteligentnymi i łatwymi w tresurze zwierzętami, które szybko się uczą. Jako zwierzęta domowe, lamy są łatwe w utrzymaniu i mogą być bardzo czułe w stosunku do swoich właścicieli, zwłaszcza gdy są socjalizowane w młodym wieku. Innym interesującym faktem jest to, że lamy komunikują się za pomocą różnych dźwięków, w tym buczenia, a nawet krzyków, których używają do budowania więzi społecznych i ostrzegania się nawzajem przed niebezpieczeństwem. Numer 19. Lotopałanka karłowata to fascynujące i wyjątkowe zwierzęta, które pierwotnie pochodzą z Australii i zostały po raz pierwszy wprowadzone jako zwierzęta domowe na początku lat 90. XX wieku. Te małe torbacze znane są ze swojej towarzyskiej natury i mogą być niesamowitymi i przyjaznymi zwierzętami domowymi. Uwielbiają się przytulać, a także lubią odkrywać otoczenie i bawić się ze swoimi właścicielami. Są to inteligentne zwierzęta, które mogą tworzyć silne więzi z ludźmi i potrzebują wielu interakcji społecznych, aby być szczęśliwymi. Na wolności żyją w grupach liczących do 30 osobników i tworzą silne więzi ze swoimi partnerami. Trzymane jako zwierzęta domowe tworzą bliską więź ze swoimi właścicielami i często wykazują wyraźne znaki przyjemności, gdy są ze swoim ulubionym człowiekiem. Są nawet znane z tego, że szukają swoich właścicieli i domagają się uwagi poprzez wokalizację, pielęgnację lub bezpośrednie zbliżanie się do nich. Jako zwierzęta domowe mają długą żywotność, która może trwać do 15 lat przy odpowiedniej opiece i uwadze. Kto nie chciałby mieć tak uroczego, latającego zwierzaka? Innym interesującym faktem jest to, że mają błonę skórną po obu stronach ciała, co pozwala im szybować z drzewa na drzewo w powietrzu. Numer 18. Jak bardzo przyjazna może być agama brodata? Odpowiedź brzmi: bardzo przyjazna. Gady te pochodzą z Australii i są znane ze swojej łagodnej natury. Mają przyjazny i spokojny temperament i lubią kontakt z ludźmi, dzięki czemu są łatwe w obsłudze i tresurze. W przeciwieństwie do niektórych innych gadów, które często wykazują agresywne tendencje, zwierzęta te są na ogół spokojne. Co więcej, mogą tworzyć więzi ze swoimi właścicielami poprzez socjalizację i interakcję. Socjalizacja polega na wystawianiu ich na kontakt z różnymi ludźmi, widokami i dźwiękami, aby czuły się bardziej komfortowo i zrelaksowane nowymi doświadczeniami. Potrafią nawet rozpoznać zapach właściciela i ekscytują się, gdy go widzą lub słyszą. Ich przyjazna natura sprawia, że szczególnie dobrze sprawiają się jako zwierzęta terapeutyczne, zwłaszcza w placówkach takich jak szkoły i szpitale, zapewniając pacjentom komfort i relaks. Ich przyjazna natura rozciąga się również na ich dietę i ogólną opiekę. Mają stosunkowo prostą dietę składającą się z owadów i warzyw. Uwielbiają wygrzewać się pod lampami UV i dobrze się rozwijają w terrarium. Może nie zionie ogniem jak prawdziwy smok, ale jest równie cudowna. Numer 17. Możecie być zaskoczeni, ale istnieje kilka węży, które mogą być całkiem przyjazne.
Najbardziej przyjaznym z nich wszystkich jest wąż zbożowy, który występuje w południowo-wschodnich regionach Stanów Zjednoczonych. Są one na ogół ładne i stanowią doskonałe zwierzęta domowe dla tych, którzy chcą zapewnić im niezbędną opiekę i uwagę. Co ciekawe, ich nazwa nie pochodzi od ich preferencji żywieniowych, ale od karciastego wzoru na brzuchu, przypominającego zboże. Ten unikalny wzór działa jak naturalny kamuflaż, pozwalając im płynnie wtopić się w otoczenie. Mają łagodny i tolerancyjny temperament, dzięki czemu są łatwe w obsłudze i trzymaniu. Podczas gdy dzikie węże zazwyczaj starają się unikać ludzi i mają tendencję do ukrywania się, węże hodowane w niewoli mogą przyzwyczaić się do kontaktu z ludźmi. Oznacza to, że przy odpowiednim traktowaniu i socjalizacji węże te mogą cieszyć się przebywaniem ze swoimi właścicielami. Co więcej, ze względu na ich agresywne zachowanie, czują się komfortowo wśród wszystkich członków rodziny, w tym zarówno dorosłych, jak i dzieci. Numer 16. Przylgowiec honduraski to mały owadożerny nietoperz pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowej, w tym z Hondurasu. Jeśli chodzi o przyjazność, nietoperz ten jest ogólnie uważany za nieagresywny gatunek, który nie jest niebezpieczny dla ludzi. W rzeczywistości nietoperze te są dość płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, gdy tylko jest to możliwe. Jednym z ich najbardziej godnych uwagi zachowań jest zdolność do tworzenia własnych grzęd poprzez gryzienie dużych liści, co powoduje, że składają się one w osłoniętą przestrzeń. Zachowanie to jest postrzegane jako adaptacja umożliwiająca nietoperzom unikanie zarówno drapieżników, jak i niekorzystnych warunków pogodowych. Wiadomo również, że nietoperze angażują się w pielęgnację, pomagając w utrzymaniu więzi społecznych w grupie. Grupy te mogą składać się z maksymalnie 6 osobników i zazwyczaj obejmują zarówno samce, jak i samice. Te urocze małe stworzenia uwielbiają trzymać się blisko siebie w poszukiwaniu ciepła i komunikować się ze sobą za pomocą wokalizacji i języka ciała. Numer 15. Koniki morskie to urzekające zwierzęta morskie, znane ze swojego charakterystycznego wyglądu i zachowania. Chociaż tradycyjnie nie są one uważane za przyjazne stworzenia, tak jak koty i psy, można zauważyć, że są one zaskakująco łagodne. Generalnie nie mają tendencji do gryzienia lub atakowania i poruszają się raczej powoli, unikając konfrontacji. Koniki morskie łatwo aklimatyzują się do obecności człowieka w ich środowisku i można je nawet przyuczyć do jedzenia z ręki. Interesującym aspektem ich przyjaznego zachowania jest to, że koniki morskie są monogamiczne, pozostając z tym samym partnerem przez całe życie. Podczas zalotów pokazują taneczny występ, aby związać się ze swoim partnerem. Po sparowaniu pozostają razem aż do śmierci jednego z nich. Takie zachowanie sprawia, że są one lojalnymi towarzyszami dla siebie nawzajem i zapewnia, że są mniej agresywne lub terytorialne w stosunku do innych zwierząt. Numer 14. Łabędzie to duże, pełne gracji ptaki, które często kojarzone są z pięknem i elegancją. Chociaż mogą mieć reputację agresywnych lub terytorialnych, łabędzie mogą być w rzeczywistości dość przyjazne i towarzyskie w odpowiednich warunkach. Jednym z głównych powodów, dla których łabędzie mogą być przyjazne, jest fakt, że są one bardzo towarzyskimi zwierzętami, które tworzą silne więzi ze swoimi partnerami. Po znalezieniu partnera łabędzie często pozostają razem przez całe życie, dzieląc się jedzeniem, pielęgnując się nawzajem i wspólnie wychowując potomstwo. Ta silna więź między partnerami może również rozciągać się na inne łabędzie w ich grupie rodzinnej, wspierając poczucie wspólnoty i współpracy. Oprócz towarzyskiego zachowania, łabędzie są również znane ze swojej inteligencji i ciekawości. Potrafią rozpoznać pojedynczych ludzi i mogą zbliżyć się do nich w celu zbadania lub poszukiwania pożywienia. Takie zachowanie jest bardziej powszechne w obszarach, w których łabędzie są przyzwyczajone do obecności ludzi i są przez nich regularnie karmione. I jeśli chodzi o interakcje z ludźmi, łabędzie mogą być przyjazne lub agresywne, w zależności od sytuacji. Jednak w sytuacjach, w których czują się bezpiecznie i swobodnie, mogą zbliżyć się do ludzi, a nawet pozwolić się pogłaskać lub nakarmić. Numer 13. Jednym z głównych powodów, dla których świnki morskie są uważane za przyjazne zwierzęta domowe, jest to, że są one bardzo towarzyskimi zwierzętami, które rozwijają się w towarzystwie innych. Na wolności świnki morskie żyją w dużych grupach, a to społeczne zachowanie przeniosło się na ich udomowione życie. Świnki morskie trzymane w pojedynkę mogą stać się samotne i przygnębione, ale w towarzystwie ludzi są na ogół bardzo przyjazne i ciekawskie.
Znane są ze swojej łagodnej natury i chęci zbliżania się do swoich właścicieli, wąchania ich, a nawet lizania na znak sympatii. Lubią też być głaskane i przytulane, a podczas głaskania często wydają miękkie, mruczące dźwięki. Świnki morskie lubią też bawić się zabawkami, biegać po klatkach i badać otoczenie. Innym aspektem zachowania świnek morskich jest ich zdolność do tresury. Łatwo nauczyć je prostych sztuczek, takich jak reagowanie na imię lub przychodzenie na zawołanie. Numer 12. Rasa psów Labrador Retriever wywodzi się od psa świętego Jana. W XIX wieku rasa ta została zmieszana z różnymi innymi rasami w Anglii. Są to jedne z najpopularniejszych ras psów na świecie i często uważane są za najbardziej przyjazne psy na świecie. Dzięki swojemu temperamentowi są uwielbiane nie tylko jako psy rodzinne, ale także jako psy terapeutyczne, psy poszukiwawcze i psy przewodniki dla niewidomych. Labradory są również niezwykle czułe. Są znane ze swojej lojalności i uwielbiają być blisko swoich właścicieli. Mają również tendencję do podążania za swoimi właścicielami wszędzie. Uwielbiają się przytulać i często zwijają się ze swoimi właścicielami na kanapie podczas długiej sesji telewizyjnej. Są również bardzo zabawne i uwielbiają pływać i odkrywać ze swoimi właścicielami. Ze względu na ich chęć zadowolenia swoich właścicieli, są bardzo podatne na szkolenia i mogą być doskonałymi usługującymi i posłusznymi zwierzętami domowymi. Mają bardzo spokojny i zrównoważony temperament, dzięki czemu są przyjazne wobec prawie każdego, kogo spotkają, w tym nieznajomych, dzieci i innych zwierząt domowych. Numer 11. Ośmiornice to tajemnicze stworzenie morskie, które od wieków przyciągają naszą wyobraźnię i intrygują nas. Znane ze swojej inteligencji, zdolności adaptacyjnych i unikalnych umiejętności, zwierzęta te są cudem natury. Pozostaje jednak pytanie, czy są przyjazne? Ośmiornica Bimak jest uważana za najbardziej przyjazną wśród ośmiornic, a my wyjaśnimy dlaczego. Warto zauważyć, że pojęcie przyjazności jest nieco trudne do zdefiniowania, jeśli chodzi o ośmiornicę Bimak. Te morskie stworzenia są bardzo inteligentne i ciekawskie i można je wyszkolić, aby rozpoznawały ludzi i komunikowały się z nimi. To powiedziawszy, istnieje wiele historii o ośmiornicach Bimak, wykazujących przyjazne zachowanie wobec ludzi na wolności. Istnieją opowieści o ośmiornicach bawiących się żółkami wędkarskimi, a nawet wyciągających rękę, aby dotknąć i zbadać nurków badających ich podwodne środowisko. Niektóre doniesienia sugerują, że ośmiornice Bimak są bardziej towarzyskie niż inne gatunki ośmiornic i mogą zbliżać się do ludzi. Naukowcy donoszą również, że przynoszą one prezenty, tak jak muszle lub inne przedmioty, napotkanym osobom. Numer 10. Lisy fenek to małe lisy pustynne, które żyją na pustyniach Afryki i Półwyspu Arabskiego. Znane są ze swojego uderzającego wyglądu, dużych uszu i zabawnego zachowania. Chociaż nie są tradycyjnie postrzegane jako zwierzęta domowe, mogą być przyjaznymi towarzyszami dla tych, którzy chcą zapewnić im opiekę i uwagę, której potrzebują. Jednym z głównych powodów, dla których lisy te mogą być przyjazne, jest ich zachowanie społeczne. Na wolności żyją w małych grupach z członkami rodziny, ale lisy trzymane w pojedynkę mogą stać się samotne i przygnębione. Są znane ze swojej ciekawskiej i zabawnej natury i lubią badać otoczenie, bawić się zabawkami i wchodzić w interakcje z właścicielami. Lisy te można również trzymać na rękach, a podczas głaskania często wydają miękkie, mruczące dźwięki, podobnie jak koty. Innym aspektem zachowania tych lisów, przyczyniającym się do ich przyjazności, jest ich zdolność adaptacji. Mogą rozwijać się w różnych środowiskach, w tym pustynnych, a nawet w domach. Numer 9. Modroara hiacyntowa to duża, kolorowa papuga, znana ze swojego piękna i inteligencji. Chociaż tradycyjnie nie są uważane za zwierzęta domowe, mogą być przyjaznymi towarzyszami dla tych, którzy chcą zapewnić im opiekę i uwagę, jakiej wymagają. Jednym z głównych powodów, dla których modroary hiacyntowe mogą być przyjazne, jest ich zachowanie społeczne. Na wolności żyją w małych stadach z członkami rodziny, ale po udomowieniu postrzegają cię jako swoje stado. Zaleca się jednak trzymanie ich w parach lub grupach. Ary hiacyntowe mogą również rozpoznawać pojedynczych ludzi lub szukać uczucia. Ponadto wykazują przyjazne zachowanie, rozmawiając i przytulając się do ciebie, a także będą cię pielęgnować. Jedną z cech ary hiacyntowej, która podkreśla ich przyjemną naturę, jest zdolność uczenia się. Ptaki te są w stanie opanować różne sztuczki, w tym reagowanie na swoje imię, naśladowanie ludzkich słów i wykonywanie prostych zadań.
Numer 8. Tamanduła to małe, nadrzewne mrówkojady występujące w Ameryce Środkowej i Południowej. Chociaż mogą nie być tak znane jak inne egzotyczne zwierzęta, są fascynującymi stworzeniami o zaskakująco przyjaznym usposobieniu. Nie mają zębów i żyją na wolności w małych grupach rodzinnych. Komunikują się ze sobą za pomocą różnych wokalizacji i często pielęgnują się nawzajem, aby utrzymać więzi społeczne. Oznacza to, że są znane ze swojej łagodnej i ciekawskiej natury. Nie są agresywne i nie atakują szybko ludzi, ale nie powinny czuć się zagrożone ani osaczone. Tamanduła mogą zbliżać się do ludzi, na przykład w poszukiwaniu pożywienia, a nawet pozwalają się głaskać lub trzymać na rękach. Mogą również korzystać z kuwety, nauczyć się swojego imienia, mieć ulubione zabawki i wybierać własne kryjówki, które uwielbiają. Innym zabawnym aspektem tego zwierzęcia jest to, że czasami chce wąchać twoją szyję. Jeśli chcesz mieć takiego zwierzaka, jest to możliwe, ale zwierzęta te wymagają diety bogatej w owady i inne małe ofiary. Potrzebują również regularnej aktywności fizycznej i stymulacji umysłowej, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Najlepiej jest umieścić je w pomieszczeniach lub na zewnątrz z dużą ilością miejsca do wspinaczki i eksploracji. Numer 7. Kiedy widzisz dużą paszczę rekina olbrzymiego, możesz pomyśleć, że jest to niebezpieczne i przerażające stworzenie morskie. Jednak rekiny olbrzymie są w rzeczywistości przyjaznymi zwierzętami, które nie mają złych zamiarów i często witają nurków. Są to duże, wolno poruszające się rekiny występujące w wodach umiarkowanych na całym świecie. Chociaż nie są one tak dobrze znane jak inne gatunki rekinów, żarłacze olbrzymie to fascynujące stworzenia o zaskakująco przyjaznym usposobieniu. Jednym z głównych powodów, dla których rekiny mogą być przyjazne, jest ich pasywne zachowanie żywieniowe. W przeciwieństwie do niektórych innych gatunków rekinów, rekiny te żywią się głównie planktonem i małymi rybami i nie są uznane z atakowania ludzi. W rzeczywistości rekiny olbrzymie są często widywane w pobliżu łodzi, a nawet pozwalają ludziom pływać obok nich. Innym aspektem zachowania rekinów olbrzymich, przyczyniającym się do ich przyjazności, jest ich ciekawość. Jedną z rzeczy, które robią, jest wyskakiwanie z wody w celu komunikowania się z innymi rekinami lub oznaczania swojego terytorium. Numer 6. Angora to rasa udomowionych królików znana z długiego, miękkiego futra. Posiadają charakter, który pasuje do ich uroczego wyglądu i po prostu kochają życie, jedzenie i ludzi. Króliki te znane są ze swojej łagodnej natury i nie są skłonne do gryzienia lub drapania, chyba że czują się zagrożone. Lubią badać otoczenie, bawić się zabawkami i przebywać ze swoimi właścicielami. Oprócz słodkiej i spokojnej natury, a także łagodnego temperamentu, wielu właścicieli opisuje jako przyjazne i łagodne zwierzęta. Są stworzeniami towarzyskimi i lubią być trzymane na rękach od najmłodszych lat. W rzeczywistości niektórzy właściciele donoszą, że ich króliki aktywnie poszukują ludzkiego towarzystwa i pragną uwagi i uczucia. Króliki te zazwyczaj nie są agresywne i chętnie siadają na kolanach właściciela lub przytulają się do niego podczas drzemki. Warto zauważyć, że samce i samice angor mogą mieć nieco inne osobowości. Niektóre króliki mogą być nieco bardziej powściągliwe lub nieśmiałe, podczas gdy inne mogą być bardziej ekstrawertyczne i towarzyskie. Numer 5. Kameleony są na ogół zwierzętami samotnymi, preferującymi samotność. W związku z tym nie potrzebują stad ani grup. Jednak przy odpowiednim treningu i socjalizacji niektóre kameleony mogą czuć się komfortowo w kontakcie z ludźmi. Jest to szczególnie ważne w przypadku kameleonów hodowanych w niewoli od najmłodszych lat. Jeśli zdecydujesz się trzymać kameleona jako zwierzę domowe, ważne jest, aby obchodzić się z nim regularnie i delikatnie, zapoznając go z interakcją z człowiekiem. Kameleony są spokojnymi i wolno poruszającymi się stworzeniami, ale pomimo ich samotniczej reputacji, niektóre gatunki kameleonów są bardziej towarzyskie niż inne. Na przykład kameleon Jacksona jest znany ze swojej towarzyskiej i otwartej natury i może nawet zbliżać się do ludzi. Kameleony mają wyjątkową i urzekającą osobowość i mogą być bardzo zabawne do obserwowania. Wynika to z ich zdolności do zmiany koloru i dostosowania się do otoczenia. Inną zdolnością, którą posiadają, jest kiwanie głową lub nadymanie gardła w celu komunikowania się z innymi kameleonami lub ludźmi. Numer 4. Płaszczka południowa,
to piękne stworzenie morskie, znane ze swojej spokojnej natury i mogą być dość przyjazne w stosunku do ludzi w odpowiednich warunkach. Chociaż mają kolce na końcu ogona, nie są z natury agresywne i będą używać kolców tylko w samoobronie. Dopóki zachowujesz ostrożność i szanujesz ich przestrzeń, można się do nich zbliżyć i często są zadowolone z przebywania w pobliżu ludzi. Te morskie stworzenia są przyzwyczajone do ludzkich gości i często pływają wokół ludzi w miejscach, w których są karmione lub do których się zbliżają. W środowiskach, takich jak akwaria lub parki morskie, czasami oferowane są wycieczki, podczas których można z nimi pływać lub nurkować, a także je karmić. Stingray City na Wielkim Kajmanie jest popularnym miejscem turystycznym, gdzie płaszczki gromadzą się w dużych ilościach. Odwiedzający mogą je karmić i przebywać z nimi w płytkich wodach. Znane są również z tego, że odpływają i wracają po kilku minutach, szukając większej interakcji. Numer 3. Owce są z natury łagodnymi stworzeniami i często są trzymane jako zwierzęta domowe, co oznacza, że przyzwyczaiły się do kontaktu z ludźmi. Są przyjaznymi zwierzętami, które nawiązały silne więzi z rolnikami i pasterzami. W wielu krajach rolnicy i pasterze mają nawet indywidualne relacje ze swoimi owcami. W niektórych przypadkach owce mogą nauczyć się rozpoznawać i reagować na głosy i gesty swoich ludzkich opiekunów. Owce są również z natury bardzo ciekawskie i często zbliżają się do ludzi, aby zbadać nowe widoki i dźwięki lub zaspokoić swoją wrodzoną ciekawość. Oznacza to, że są one często bardziej otwarte na kontakt z człowiekiem niż inne rodzaje zwierząt gospodarskich, takie jak krowy czy konie. Oprócz przyjaznej natury, owce znane są również z wysokiego stopnia zachowań społecznych. Na przykład mają tendencję do tworzenia silnych więzi z innymi owcami w swoim stadzie i często wykazują oznaki niepokoju, gdy są oddzielone od swoich towarzyszy. Niektóre rasy owiec są bardziej przyjazne i towarzyskie niż inne. Na przykład rasa Dorset znana jest ze spokojnego i przyjaznego temperamentu, podczas gdy inne rasy, takie jak owca islandzka, mogą być bardziej niezależne i powściągliwe. Numer 2. Lisy polarne znane są ze swojej zabawnej i towarzyskiej natury i często opisywane są jako przyjazne zwierzęta. Są z natury ciekawskie i dociekliwe i często podchodzą do ludzi, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. W przeciwieństwie do innych gatunków lisów, lisy polarne zazwyczaj nie są agresywne i rzadko wykazują znaki agresji wobec ludzi lub innych zwierząt. Lis polarny występuje w regionach arktycznych Ameryki Północnej, Europy Północnej, Azji Północnej i gór skandynawskich. Mogą być zabawne i wykazywać zachowania społeczne, a według różnych artykułów są również bardzo czułe. W wielu regionach Arktyki rdzenne społeczności nawiązywały bliskie relacje z lisami polarnymi, a nawet udomowiły je jako zwierzęta domowe i partnerów do polowań. Lisy te przyzwyczaiły się do kontaktu z ludźmi i zaobserwowano, że okazują przywiązanie swoim właścicielom. Oprócz przyjaznego nastawienia do ludzi, lisy polarne znane są również ze swoich zachowań społecznych wobec innych przedstawicieli swojego gatunku. Numer 1. Przyjazna natura delfinów jest widoczna w tym, że obserwowano je zbliżające się do pływaków i często pływające obok łodzi. Delfiny są bardzo komunikatywnymi zwierzętami, znanymi z używania różnych wokalizacji, języka ciała i zachowań do komunikowania się ze sobą i ludźmi. Jednak najbardziej przyjaznym gatunkiem delfinów jest delfin butlonosy. Są one znane z tworzenia silnych więzi społecznych z członkami swojego gatunku, ale także z innymi zwierzętami morskimi, takimi jak rekiny i żółwie morskie. Mają zabawną i ciekawską naturę i często podchodzą do innych zwierząt, aby zainicjować zabawę lub interakcję społeczną. W niektórych obszarach, takich jak Shark Bay w Australii, butlonosy rozwinęły wyjątkową relację z ludźmi. W tym zachowaniu noszą gąbki morskie na pysku podczas poszukiwania pożywienia na dnie oceanu. Butlonosy są również często wykorzystywane w programach terapii z udziałem zwierząt i wykazały silny wpływ terapeutyczny na ludzi. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.